Kiedy Rosja objęła embargiem import owoców i warzyw, a także mrożonek rybnych, w tym łotewskim zakładzie przetwórstwa rybnego zapanował niepokój. Jeśli zakaz zostanie rozszerzony o konserwy rybne, dla firmy może to oznaczać utratę 1/3 obecnego zbytu. Pracownicy boją się utraty pracy. Martwimy się, bardzo się martwimy. No ale dobrze, na razie jeszcze wszystko jest w porządku. To są polityczne rozgrywki między Unią Europejską a Rosją, ale na końcu cierpimy tylko my, pracownicy. Dyrektor ryckiej przetwórni rybnej próbuje zachować spokój. Jego fabryka, w zależności od nastrojów politycznych panujących między Rygą i Moskwą, już nieraz była bojkotowana przez Rosjan. Po raz pierwszy w 2006 roku przez 3 lata zakład nie mógł eksportować swych przetworów do Rosji. Później było jeszcze kilka krótkich, spontanicznych zakazów wwozu. Trwało to czasem kilka tygodni, a czasem kilka miesięcy. Kiedy zamykany jest duży rynek zbytu, wśród załogi zawsze rośnie niepokój. Z rosyjskim embargiem mamy już wieloletnie doświadczenia, dlatego i tym razem damy sobie radę. Rocznie Łotwa eksportuje do Rosji przetwory i mrożonki rybne wartości około 1,7 mld euro. Na kryzysowym spotkaniu w Rydze przedstawiciele gospodarki rolnej próbują znaleźć wyjście z impasu. Domagają się odszkodowania od Unii Europejskiej. Powinniśmy otrzymać od Unii Europejskiej jakąś rekompensatę. Jesteśmy bezpośrednim sąsiadem Rosji. W porównaniu z wielkością naszego kraju wymiana handlowa między Łotwą a Rosją jest stosunkowo duża. Dlatego uważam, że powinniśmy otrzymać odszkodowanie z Unii. Maris Trankilis nie liczy na odszkodowanie ze strony łotewskiego rządu. Stawia raczej na innowacje we własnej firmie. By sprostać światowej konkurencji, zainicjował ostatnio nowy projekt. Konserwy rybne w opakowaniach nieco innych od tych eksportowanych do Rosji. W ten sposób chce uniezależnić się od handlu z Moskwą. Jesteśmy w stanie wejść na nowe rynki i szybko przystosować się do potrzeb odbiorcy. Właśnie planujemy wejście na rynek zachodnioeuropejski i skandynawski. Wstrzymanie przez Rosję importu konserw rybnych może się dać we znaki biznesowi Marisa Trankalisa i zniszczyć do reszty jego zaufanie do wschodniego kontrahenta, ale przedsiębiorca nie zamierza się poddawać.